No hejka, jak tam, co tam, może Flasha? Nadchodzący Marvel Midnight Suns, czyli turowy RPG od twórców Cywilizacji 6 i XCOM 2 zapowiada się na rozgadaną produkcję. Ponad 2 godziny przerywników filmowych, ścieżek alternatywnych i więcej linii dialogowych niż Skyrim czy Wiedźmin 3. Wygląda na to, że Firaxis nie oszczędzało na rozmowach bohaterów. Już 6 grudnia do Overwatch 2 zawita nowy heros o imieniu Ramattra. Tank mimo wcześniejszych obaw ze strony graczy po 4 filmach omawiających i historię i gameplay bohaterem zdaje się zadowalać. Jednym z zarzutów jest efektowność okupiona sporą dawką chaosu wokół postaci, ale hej, wygląda ciekawie. Do Diablo Immortal zbliża się 2. duża aktualizacja łącząca kolejne serwery i przynosząca kolejną przepustkę sezonową. Brzmi dobrze? Oto ta łatka zresetuje wszystkie postępy graczy uzyskane w rozdziale podróży bohatera. Fani zatem martwią się stratą, brakiem czasu na ukończenie rozdziału, innymi słowy, Blizzard. Niektórzy już niebawem usiądą za kierownicą w Need for Speed Unbound, ale inni mogą już podejrzeć na kolejny wyciek. Przez błąd sklepu gra od EA trafiła w ręce niektórych graczy, a aż godzina materiału z rozgrywki trafiła do sieci. Oczywiście nie pokazuję, żeby wam nie popsuć zabawy, ale sporo tego jest, a EA usuwa. Pod koniec XIX wieku Ameryka przechodziła zmiany. Red Dead Redemption 2 zaszalało na Steamie. W wyniku rekordowej obniżki do gry jednocześnie wpakowało się około 55 tysięcy osób, co stanowi najwyższy wynik od czasu premiery produkcji. Świetna sprzedaż, doskonałe oceny i baza graczy rosnąca z przeceny na przecenę? No tak, nie ma co wspierać. Dobra robota, Rockstar. Nie tylko otwarty, ale głębszy. Come on, pretty boy. Sony traci lub raczej podzieli się kolejną marką? Szef studia Polyphony Digital przyznał, że zespół rozważa przeprowadzkę Gran Turismo 7 na żyzny grunt pecetów. Problemem jest precyzyjność przygotowania gry pod specyficzne środowisko konsoli. Ciężko nazwać to potwierdzeniem, ale chęci są obecne. Wygląda na to, że wszystko mamy. Do następnego. Cześć.